Cześć! Dzisiaj kolejny pomysł na sałatkę idealną na imprezę lub na jakieś spotkanie ze znajomymi w mniejszym lub większym gronie. Tym razem będzie to sałatka makaronowa z brokułem. Ja wykorzystałam do zrobienia taki makaron kolorowy. Ten makaron jeszcze przywieźliśmy z Włoch. To są takie jakieś małe, taki śmieszny makaron, takie jakby rurki. Coś w tym stylu. Trochę przypominają trofie, ale jest większy. I mam właśnie taki kolorowy makaron. I teraz czas na dodatki. Zaczynam od ugotowania brokuła. Najpierw dzielę go na malutkie różyczki. Im mniejsze różyczki, tym lepiej. I wrzucam go na 4 minuty do wrzącej, lekko osolonej wody. Dzięki temu brokuł pozostanie taki fajny, jędrny. Będzie miał ładny kolor, będzie taki śliczny, zielony, będzie smaczny i też zdrowy. Następnie brokuła odcedzam i przelewam zimną wodą. I zobaczcie, tu jest taki brokuł. Widzicie, ma takie ładne, zielone kawałki. I teraz brokuła dodaję do mojego makaronu. Czas na szynkę. Szynkę kroję w taką niewielką kosteczkę i szynkę również wrzucam do miski. Do tego dodaję kukurydzę i jeszcze kroję troszeczkę natki pietruszki. Biorę kilka gałązek i siekam dość drobno. Natkę pietruszki również dodaję do miski. Teraz do sałatki wystarczy już tylko dodać sos. To przygotuję sos majonezowo-jogurtowy z niewielką ilością ketchupu. Najpierw trochę ketchupu wpuszczam do miseczki. Dodaję jogurt naturalny, a także majonez. Doprawiam całość pieprzem i solą. Sos dodaję do mojej miski z pozostałymi składnikami. I wszystko dokładnie mieszam. Już zobaczcie, sałatka jest gotowa. Jest to sałatka z makaronem, z brokułem i z szynką, a także z kukurydzą. Mam nadzieję, że sałatka Wam zasmakuje. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!